Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do odcinka, w którym zjemy rację, która jest starsza ode mnie, o nawet 9 lat, rację z 1988 roku, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od najważniejszej informacji, czyli o produkcji. Mamy tutaj menu numer 2, które ma główne danie Corn Beef Hash i to oto jedzenie, zgodnie z oficjalną stroną Emery, którą aktualnie widzicie sobie na ekranie, było produkowane tylko i wyłącznie w latach pomiędzy 1988 a rocznikiem 1994. Tak więc ta właśnie racja, którą tutaj widzicie, znajduje się pomiędzy rocznikiem 88 a 94. Czyli jest dosyć stara. A my ją dzisiaj sprawdzimy i z góry uprzedzam, że raczej nie będę wszystkiego jadł do końca. Myślę, że to jest dosyć logiczne. Jak ktoś myśli, to raczej wie dlaczego. Ale nie gadając więcej, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i że jeszcze będą jakieś zjadliwe rzeczy i że za chwilę mi tutaj nie wybuchnie nie wiadomo co. Więc otwieramy. Myślałem, że będzie śmierdzieć. Na razie jest dobrze. Dobra, otwieramy rację, która jest... Jezus, po czemu ja to kupiłem? No dobra, moi drodzy. Nasza racja żywnościowa, tak? Zwykłe MRE. Pachnie starością, bym powiedział. No i o kurde. Mamy, moi drodzy, nasze główne danie, czyli corn beef hash. I moi drodzy, corn beef hash jest to danie... wołowina, najczęściej ziemniaczki, cebulka i różne takie rzeczy. Wszystko posiekane na patelni i usmażone. Czyli takie, wiecie, takie miks wszystkiego tak naprawdę. No i moi drodzy, zobaczymy, czy to jest jeszcze zjadliwe, ale to potem. Do tego mamy jakiś prawdopodobnie batonik. Niestety bardzo trudno jest przeczytać na tej czcionce cokolwiek. To jest bardzo ciemny tak naprawdę cookie bar. Oatmeal, czyli batonik owsiankowy. To jest bardzo ciemny kolor. Zauważcie, że teraz MRE jest jasne, mniej więcej takiego koloru. A to było takie ciemne i nic dosłownie na nim nie widać. I to jest minus. Więc batonik owsiankowy, apple jelly, czyli galaretka jabłkowa. To raczej nie będzie zjadliwe, ale otworzymy. Następna rzecz, zresztą te rzeczy mają prawie 30 lat, no halo, tutaj, co tu może być zjadliwe? Następna rzecz, która nie jest w żaden stopniu opisana, więc niestety nie wiem, co się tutaj znajduje, ale otworzymy sobie, więc również to zobaczymy, jak otworzymy. Łyżka, no okej. Powiedzmy sobie szczerze, plastik się raczej nie zepsuje. Tabasco. Czemu on jest żółty? To jest żółty, moi drodzy, żółty tabasco. What the hell? Tabasco nie jest czerwone? To jest żółte tabasco sprzed prawie 30 lat. Otworzymy sobie, ale to za chwilę. O cholera. To jest podgrzewacz. Ale ja tego nie będę używał. Sorry, ale obstawiam, że to ma mniejsze. Heater, to jest prawdziwy podgrzewacz, moi drodzy. Tylko że z dołu widzę jakieś szare granulki i powiedzmy sobie szczerze, że raczej, oprócz tego, że to śmierdzi, raczej nie będę tego używał. Podgrzeję to danie co najwyżej na normalnej, moi drodzy, patelni. Nie, dzięki. To może dajemy sobie dalej, to są rzeczy serio niebezpieczne. Jeśli chodzi o podgrzewanie, jakieś dziwne składniki, to nope. Następne rzeczy. Krakersy. Również ledwo co można się rozczytać. Następna rzecz. Jakiś proszek. Cocoa beef, a czyli kakao, po prostu kakao. Następna rzecz. No i tutaj mamy znowu jakąś rzecz, która niestety nie jest, moi drodzy, opisana. Jest tylko napisane, żeby albo jeść to na sucho, albo zalać 2 uncjami wody. Czyli albo prawdopodobnie jakieś... Nie wiem, co to jeszcze, że mówię, zobaczymy. Albo jakieś płatki, albo coś innego. Otworzymy, zobaczymy. Zestaw cały. I w naszym zestawie mamy sporo rzeczy. Gumy, cukry, pieprze, sole i wszystko stare jak świat. Widać nawet to po czcionce, ale to sobie również potem otworzymy. I ostatnia rzecz. Tak, ostatnia rzecz. Sugar free diet soft drink mix. Lemoniada bez cukru. Wersja dietetyczna, moi drodzy. Jezus, jak to wszystko wygląda. Szkoda, że tutaj nie ma nigdzie daty produkcji tak naprawdę, bo chciałbym zobaczyć, w którym roku te rzeczy były robione, a nie racja. Są numery, które mógłbym sprawdzić, no ale to na internecie by trzeba było wszystko powpisywać. No ale to jest tak naprawdę wszystko. Więc otwieramy i testujemy, jakkolwiek to brzmi. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj rzeczy suche bądź też kruche, nie licząc jeszcze naszego głównego dania oraz tabasco, które żółte tabasco zostawiam na koniec. Mamy dzisiaj tak, krakersy. Mleczne karmelki, które były o dziwo w jednym opakowaniu. To dziwne białe coś, co jest wysuszonymi z owocami, nie wiem czym zalane, ale pachnie tak epicko dobrze, że muszę to spróbować.
batonik z właśnie ten owsiankowy tak zwany i galaretka, która zamieniła się w wodę i nie mogę wam jej pokazać, bo galaretka jest teraz wodą i nie ma już galaretki, więc galaretki przetestować nie mogę. Do tego mamy napoje, białą lemoniadę, proszę bardzo, istnieje coś takiego i kakao. Więc zaczniemy sobie może od krakersów, które już sobie spróbowałem. Krakersy z roku pomiędzy 8.8 a 9.4. Adios. Zwykły, fajny, słony krakers. Bardzo chrupki, bardzo dobry. Muszę przyznać, że naprawdę jest dobry. Nie powiem, że nie. Popijemy sobie, tylko muszę pogryźć, kakałkiem. Nie powiem, ma trochę inny smak, ale dalej smakuje mniej więcej jak kakao. Chociaż bałbym się cały wybić, jeśli mam być szczery, tak? Inny ma smak. Dobra, może zanim weźmiemy lemoniadę, to spróbujemy to białe coś, czyli jakieś suszone owoce w czymś zalane. Nie wiem, co to jest po prostu strasznie kruche. To jest takie... Kurde, nie, w moją galaretkę wodę mi to spadło. Nie, tego nie jestem. To jest strasznie kruche, nie wiem co. Więc i strasznie... Strasznie się klei, tak jakby to było jakimś miodem obtoczone. Nie wiem, spróbujemy. Wow. Ale to jest dobre. Co to jest? A jak to dam do lemoniady? O kurde! To się rozwaliło całe. To jest, moi drodzy, suszone owoce w jakimś dziwnym, suchym proszku. Jak dacie to do wody, to dosłownie się rozwala. A to jest tak przepyszne. To jest jabłko. To jest jabłko, moi drodzy. Ale to jest tak genialne. Ja pierniczę. To można dać do wody. Ale to jest najlepsza chyba rzecz, jaką w życiu jadłem. I to ma prawie 30 lat. To jest tak dobre, że ja muszę zobaczyć, co to jest dokładnie, jak to się robi. To jest suche jabłko w jakichś dziwnych rzeczach. Na maksa wysuszone, a to jest tak aromatyczne i tak przepyszne, że wow, po prostu wow, naprawdę, wow, wow. No i batonik owsiankowy, czyli taka tradycyjna rzecz, zbożowy batonik, dużo rzeczy, próbujemy. Również dobra rzecz, zdatne do jedzenia, bo pewnie niektórzy z was teraz piszą, Jerzusicko, nie jedzenie sprzed 30 lat. A to wszystko na razie jest naprawdę dobre. I bez żadnego problemu można zjeść. Zanim przejdziemy do karmelowego cukierka, jestem ciekaw zapałek, ponieważ zapałki są takie. Są czarne, małe, które możemy sobie takie oderwać. Jestem ciekaw, czy dalej to jeszcze będzie jakimś cudem działać. Więc spróbujemy sobie. Ło, działa. Proszę bardzo. Wszystko się pali, to nawet bardzo fajnie się pali. Powoli tak naprawdę. Słabo, ale powoli, ale działa. Dobra. Walić zapałki. Zaintrygowało mnie, bo są czarne. Jakkolwiek to brzmi, nie myślcie sobie o mnie nic. Po prostu są ciekawe. Dobra, moi drodzy, czas na naszego mlecznego karmelka, a potem przejdziemy sobie do naszego dania głównego, które spróbuję zrobić. Mniej więcej na patelni, bo w tym podgrzewaczu, który już, którego jakieś proszki wychodzą, powiem szczerze, nie chcę tego używać. Więc zrobię to jakoś po swojemu. A tutaj mamy mleczny karmelek, który się już tak rozkarmelizował, że nie mogę go nawet otworzyć. Nóż. Jeśli mam być szczery, to w ogóle nie pachnie jak karmelek. I szczerze mówiąc to... O! Wiecie co? Daruję to sobie. W teorii smakuje jak karmelek, ale z drugiej strony ma taki dziwny posmak i powiedzmy sobie szczerze, że tego lepiej w teorii nie jeść. Ja jeszcze wypiję moją lemoniadę, bo tutaj są moje białe owoce, czyli moje jabłka. A to jest epickie po prostu. O, ale to się słodkie zrobiło teraz. Ale to jest dobre. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do głównego dania. A jeśli chodzi o tą małą saszetkę, która tam jeszcze była, to mieliśmy tam dwie gumy, herbatkę, cukier, papier, wiadomo jaki, nawilżane chusteczki i do tego jeszcze substytut do śmietanki oraz jodowaną sól, moi drodzy. Więc taki właśnie zestaw tutaj gotowy, dodatkowy. A my idziemy robić to, czyli corn beef hash, jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to wygląda, zobaczymy, czy to danie, które jest plastyczne, jest zdatne do jedzenia. Co ja robię w życiu? Nie wiem, dajcie łapkę w górę, może przetrwam. Moi drodzy, mam dla was smutną nowinę. Nasze główne danie otworzyłem, żeby je właśnie przyrządzić na patelni. I niestety muszę powiedzieć, że nie jest zdatne do jedzenia. Stilgar, dziwisz się? Mięso, 30 lat. W teorii
to nie jest aż tak bardzo mocno próżniowo zapakowane, żeby to przetrwało. Z drugiej strony też to nie jest konserwa. Z trzeciej strony wiadomo, że to są jakieś dużo chemii, że to wszystko wytrzyma, ale niestety to danie zamieniło się w istną papkę nie wiadomo czego, co wam zresztą pokażę. Jak ktoś nie lubi takich rzeczy oglądać, to lepiej niech zamknie oczy albo wyłączy film, ale pierwszy za tę ławkę w górę i po prostu... aż mi się rzygać chce. I po prostu to danie źle się prezentuje. Nie widać jakiejś pleśni ani nic, ale niestety jeśli chodzi o zapach, to powiem sobie szczerze, mięsa on na pewno nie przypomina. I boję się, że coś tutaj już jest niestety nie tak. Widać tutaj mięso, widać tutaj ziemniaczki, więc to jest to, co mówiłem, ale niestety śmierdzi i po prostu tego nie zjem. Więc możecie robić, co chcecie, ale to danie ma 30 lat, ja tego nie zjem. Po prostu tego nie zjem. Naprawdę. Jakby normalnie pachniało, to bym zaryzykował. Ale takie rzeczy sobie lepiej darujmy, szczerze. No, popiję to moją lemoniadą. Ale na koniec mam jeszcze ten sos Tabasco, który jest żółty. No chyba, że dawno Tabasco był żółty. Powiedzmy sobie szczerze, że nie wiem. Nie interesowałem się nigdy historią Tabasco, więc nie wiem, czy dawno Tabasco było żółte. Bo na pewno teraz nie jest. Jak już to nie takie żółte, to wygląda jakbyście gruszkę zmienili, zrobili konfiturę z gruszki albo z jabłka i powiedzieli, że to jest Tabasco. Tak więc otwieramy to i zobaczymy w ogóle, jak to pachnie, bo jestem strasznie ciekaw. A to danie muszę niestety odłożyć i jeszcze szybko wyrzucić, bo... Nie, śmierdzi. To coraz bardziej śmierdzi, szczerze mówiąc. No niestety, nawet i chemia taka różna nie wystarczy, żeby takie jedzenie przetrwało tak naprawdę 30 lat. Chociaż jak czytałem recenzję tej paczki, to trafił się koleś, który miał naprawdę dobre to danie główne i powiedział, że ten cooked beef hash był nawet lepszy niż ten, który jest aktualnie w sklepach. Więc wiecie. Dobra, Tabasco. On jest brązowy. O Jesus, Tabasco tak na pewno nie śmierdzi. O nie, sorry. O Jezu. Dobra, to są złe rzeczy, moi drodzy. Tabasco sprzed prawie 30 lat stało się brązowo-żółte i nie jest zdatne ani do spożycia, ani do niczego. Wyczuć dalej o dziwo sos Tabasco, ale szczerze mówiąc... Szczerze to nawet Tabasco czuć. Aha. To jest, moi drodzy widzowie, tak stare, że u góry Tabasco, ten Tabasco się... Nie wiem, co zrobiło, ale jest teraz twarde i niestety nie mogę nic zrobić. O, mogę. Nie, sorry. To się tak zepsuło, że u góry jakieś ciało stałe się zrobiło z Tabasco. Nie wiem, jak to jest możliwe. Sorry, moi drodzy, ale niestety nie da się tego zjeść. Ale będę miał na pamiątkę, szczerze mówiąc. Będę to trzymał jeszcze następne 50 lat, chociaż faktem już teraz otworzyłem, więc wiecie, ale nadal. Ale tak śmiesznie to wygląda, że nie wiem. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybujcie, obejście jeszcze poprzednie filmy. Ja mam nadzieję, że było fajnie. Taka ciekawostkowa seria, ciekawostkowa rzecz i byłem pewien, że ja dosłownie nie zjem nic z tego, bo myślałem, że naprawdę to się wszystko zepsuje. Ale o dziwo, te suche rzeczy, które tutaj są naprawdę dobre i dalej jak najbardziej zjadliwe. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa. A to jest przepyszne. I to też. Idę zjeść to, co mogę. Pa, pa, pa.